wójt gminy Wiesław Panasiuk, gmina Biała Podlaska. Panie wójcie, droga do Jaźwin, to widzimy w tym momencie w tle. Ruszyły prace budowlane, droga, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat i dziesięcioleci, w tym momencie jest w realizacji. Jak ważna dla gminy jest to inwestycja i wspomnijmy również o tym, że jest to droga powiatowa, więc wspólnie z powiatem tutaj gmina Biała Podlaska się dokłada do tej inwestycji. Rzeczywiście jesteśmy na kolejnym odcinku budowy drogi do Jaźwin. Jest to droga prowadzona etapami. Czy droga długo oczekiwana? Bardzo długo oczekiwana droga do Jaźwin. To była miejscowość taka zagubiona w lesie z dojazdem, wiadomo jak po drodze nieutwardzonej. W tej chwili już ostatni odcinek, 1300 metrów. Szerokość jezdni 6 metrów, grubość asfaltu 8 cm, za 1 200 000. Droga należy do kategorii dróg powiatowych, ale wspólnie z powiatem budujemy. 50% gmina, 50% powiat i właśnie jest ten efekt. Świadczy to o tym, że nie patrzymy na kategorię dróg, czy to jest to droga powiatowa, czy droga wojewódzka. Tu mieszkają nasi ludzie, mieszkańcy, dlatego też gmina dokłada finansowo do tego projektu i myślę, że ku zadowoleniu wszystkich, ku zadowoleniu tych mieszkańców, co rzeczywiście długo czekali na ostatni etap budowy tej drogi, jak i też zależało nam bardzo jako gminie na tym. Tym bardziej, że podczas dożynek były już piosenki o tej drodze śpiewane. Ta droga ma swoją historię, tak. Mamy takie piękne uroczystości, dożynki gminne i zawsze delegacja z gminy, z miejscowości Jaźwiny, zawsze tak w sposób bardzo kulturalny, ale bardzo dowcipny, zawsze przypominała o tym, o tej drodze. Panie wójcie, kiedy ta droga w końcu będzie? Odpowiadam, już jest. Dodajmy też, panie wójcie, że tak naprawdę te Jaźwiny i ta droga w sumie etapami zrobiona już wcześniej od Porosiuk, to przecież blisko Białej Podlaskiej tutaj w tym momencie już jest zainteresowanie działkami i budownictwem. Tak, to jest konkretna sprawa. Jest droga utwardzona, jest woda, są mieszkańcy.